A więc gotuje się, moi drodzy. W środku jest już część składników, czyli zielenina, cebula, parówka, skrzydełko, ogórek, majeranek, trochę glutaminianu. Został makaron. Oczywiście dorzucimy, kiedy skrzydełko będzie już miękkie, ale to już niedługo, bo gotuje się bardzo szybko i intensywnie. No i odezwę się, jak będę konsumował. Moi drodzy, zbliżamy się powolutku do momentu kulminacyjnego. Jest już makaron. Tak, takie kwadraciki to jest makaron. Ma się gotować 9 minut, tak było na opakowaniu. Pozostałe składniki są miękkie. Kochani, ja już próbowałem wywaru. Żeby było, próbowałem. I jest pycha, kochani. Jest pycha, ale ostateczna recenzja będzie, kiedy się ugotuje. Moi kochani, zupa jest gotowa. Wygląda tak. Ma lekko zielonkawy kolor. To pewnie od szczawi i pokrzywy. No i majeranku. Wszystko jest mięciutkie. Zdejmujemy z ognia. Moi mili, przystępuję do konsumpcji. Zupa ma apetyczny wygląd i świetnie smakuje. Makaron jest taki, jak lubię, lekko al dente. Parówka się świetnie z tym komponuje. Kochani, ostatni raz coś tak dobrego jadłem w czasach, kiedy jeszcze byłem kierowcą. Czekając gdzieś na jakiś ładunek, którego mój szef nie potrafił zorganizować, zaczęło brakować mi już środków finansowych i jedzenia. I w akcie desperacji do garka wrzuciłem zawartość konserwy turystycznej. Zalałem to wodą, zagotowałem, zasypałem ryżem i pamiętam, że było pyszne. To jest równie pyszne. To oczywiście żart. Ta zupa jest naprawdę dobra. Naprawdę dobra. Życzcie mi smacznego i dobranoc.